Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj rozpoczynamy, słuchajcie, drugą część gry horroru Liars of Fear. Horror, thriller psychologiczny, no jak zwał, tak zwał, w każdym bądź razie mamy tej produkcji drugą część i dzisiaj będzie pierwszy odcinek właśnie z tej serii. No cóż, myślę, że możemy zaczynać. Są dwa tryby. Tryb normalny. Potwory mogą cię zabić. Gra została pierwotnie zaprojektowana w ten sposób. I tryb bezpieczny, czyli potwory nadal istnieją, ale nie mogą cię schwytać ani zabić. Ja myślę, że zagramy sobie w ten tryb normalny, mimo że będzie trudniejszy, ponieważ została gra w ten sposób zaprojektowana, więc żeby oddać całą atmosferę rozgrywki, więc spróbujmy w tym trybie. Startujemy! No i znajdujemy się na statku, chyba, z tego co się orientuję, tutaj po tych falach. No i tym takim właśnie przechylaniu się statku, tonącym statku chyba. Woda się leje zewsząd. Niedobrze. Tu coś się pali, więc nie wyjdziemy, ale możemy zaglądać chyba do pomieszczeń. Tutaj nie było nic po drodze. Tutaj nie możemy w ogóle chyba... Nie wiem, czy to jakaś interakcja z drzwiami jest, czy nie ma, ale powinna być, wydaje mi się, wzorem pierwszej części. Słychać, jak brzęczy migająca żarówka. O, tu jest coś, jeszcze przejdźmy sobie może tutaj. Tutaj też z tymi drzwiami nic nie możemy zrobić. Oj, woda się na nas leje. Czyli tak naprawdę chyba zostanie nam tu nic, tu nic. No wiem, żeby tak mam zrobić, ale nie mam na razie żadnej interakcji z żadnymi drzwiami. A, tutaj jest, no dobrze. Czyli to mogę otworzyć, a jeszcze tutaj dalej zobaczymy te drzwi. Czy mogę? Nie, z tymi drzwiami nic nie zrobię. No dobra, to wracamy się w takim razie tutaj. Za tą kotarę przejść nie możemy, a dziwne to trochę, bo kotara, no to jak kotara, zawsze powinniśmy ją móc odsunąć, a tu niestety się to nie udaje. No cóż, takie zasady gry. O, widzę jakaś sekwencja. Obejrzyjmy. Film jakiś leci chyba. Patrzcie, coś z tym możemy zrobić. A nie, to jest rzutnik do przeźroczy, slajdów. Tu jest jeden slajd tylko. I ten jeden slajd możemy sobie odtworzyć, ale tu są jakieś chyba slajdy jeszcze. Z tego co widzę. Czy możemy je podnieść? No nie możemy ich podnieść niestety. Jesteśmy przeźroczyści, bo nie rzucamy cienia na obraz z projektora. O, tu mamy coś. Zbuduj postać. Połącz wspomnienia, marzenia i lęki. Przygotuj się do ważnej roli.
I tu jakieś słowo, które trzeba dokończyć. A to ciekawe. Tutaj coś mamy. Mam nadzieję, że dobrze czujesz się na statku. Pamiętaj, o czym rozmawialiśmy. Skup się na tym, co robisz najlepiej. Otwórz to wyjątkowe miejsce i wejdź do środka. Znajdź motywację. Zbuduj postać. Wierz mi, opłaci się. Postaram się być w kontakcie. Płyń bezpiecznie. Twój przyjaciel i agent. No tak. Nie bardzo wiem, co to my mamy dokładnie zrobić, przyznam wam szczerze. Ale zobaczymy. O, tu mam jeszcze jedną kartkę. Tak długo próbowałem skończyć, co zostało zaczęte. Prawie straciłem nadzieję, a jednak, oto jesteśmy. O. No, ciekawa sprawa. Co tu mamy? Metronom. To jest metronom, który nadaje tempo dla muzyka, który gra. A to coś dziwnego tutaj się obraca, patrzcie. Nie bardzo mogę jakąś interakcję z tym wejść, ale coś trzeba z tym zrobić. O, teraz. I teraz mogę... Patrzcie. Jakiś test. Czyli to był chyba pierwowzór magnetofonu, coś mi się wydaje. Z tego co widać. Dobra, zatrzymamy ten metronom, bo jest on z deka wkurzający. Takie cykanie, przynajmniej dla mnie. No i co tu więcej? Skrzyni otworzyć się nie da. No to idziemy dalej. Nie bardzo wiem gdzie. Aha, tutaj gdzieś coś u góry jest. Schody. O, proszę. No to idziemy do pierwszych. O, tu jakaś karteczka jest na podłodze. Zobaczmy, co na tej karteczce. Szanowny gościu, pokój przygotowaliśmy zgodnie z wcześniejszym życzeniem. Szpula została dostarczona tuż przed wyruszeniem w rejs. Życzymy owocnej podróży z uszanowaniem. Icarus Transatlantic. No tak. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy. Tutaj coś mamy. Zbuduj postać. Przygotowanie. Zgłębić, kim jestem, gdzie jestem. Dobra. Próbujemy. O, tu coś mamy też. Aha. Czyli musimy wziąć szpulę. Założyć. I odpalić. No to oglądamy. One in his time plays the parts of many men. He observes the others, while the others watch him. He's expected to behave properly, wandering through worlds that aren't really there. He puts on masks and adjusts accordingly. Each mask is a character. Each character, a layer. Layers upon layers, calling out to him. He must build the character he was meant to portray, or lose himself completely. Submerged, tightly surrounded by lives
He's never lived. And yet, he stands on a stage where every man must play a part. And his is a sad one. No tak, film się skończył. Miał głębokie przesłanie, jak widzieliśmy. Aha, czyli tutaj mam coś takiego. Tutaj nic za bardzo już więcej chyba zrobić się nie da z tego, co widzę. To był tylko ten jeden film do obejrzenia. No dobra. Mamy tu oczywiście tą zasłonę, ale za zasłonę wejść nie możemy. No szkoda. Wychodzimy w takim to układzie. Aha, czyli to był ten liścik, który żeśmy czytali. Dobrze. Czyli co, idziemy dalej, tak? Tu już mamy zamknięte, mimo już przed chwilą byliśmy. Bardzo interesujące. Tu są oczywiście kraty, także tam się nie przedostaniemy. Próbujmy w takim to układzie tutaj coś nawalczyć. Słyszę jakieś szepty. Kto tu szepcze? Za moimi plecami. Ładna roślinka, palma jakaś chyba, czy coś. Zobaczmy, co tu jest przy stoliku. No, nie ma żadnej interakcji, gazeta. Nie możemy nic z nią zrobić, ale za to możemy otworzyć tu drzwi. No i pięknie. To jest jakaś restauracja chyba, czy coś. A ciekawe, czy to jest tak samo jak w tamtym... A, widzicie. Tak samo jak w poprzedniej części, czyli jeżeli już drzwi zamkniemy za sobą, to tak naprawdę nie możemy się cofnąć. Możemy tylko iść do przodu, czyli... O, tu jakieś radyjko. Wyłączyliśmy. Posłuchajmy tego szeptania. O, tu jakaś figurka. Listen, once you get there, just do what you have to do. Get to the set and build this character for him. That's all that matters. Huh. Dziwna postać. Jakaś zabawka. To jakieś na jakieś druciki połączona. No dobra. Co tu jeszcze więcej jest? Jeżeli coś tu jeszcze więcej jest w ogóle. No, chyba nie ma już więcej interakcji żadnej tutaj z niczym. A przynajmniej nie widzę takowej. O, i tu już zaraz dalej jest burta tego statku. Niestety żadnych innych drzwi tu nie widzę. A, tu jest coś, dobrze. To wyjdźmy sobie na zewnątrz w takim to układzie. Zobaczmy, co jest na zewnątrz. Czy drzwi się za nami zamknęły? Nie. No to niech będą otwarte. Być może to będzie jedyna droga powrotu. Tu jakiś reflektor, ale nie mamy możliwości sterowania nim. Szkoda. Aha, czyli tutaj gdzieś wchodzimy pewnie do kuchni, do zaplecza. Otwarte, otwarte. No dobrze. To idziemy dalej. Tu jest druga część. O, to już się zamknęło, widzicie? Czyli ten mechanizm, tak jak mówiłem, nie możemy wracać. Tam, gdzie już pójdziemy, tam niestety zostajemy. Yeah, I know you've told me a million times how much you hate the sea. And I'm telling you, this gig is just too good to pass up. Mhm. Tu jest jakaś winda, ale przed pojechaniem w górę jeszcze zwiedźmy, co jest tutaj. A, to zamknięte. Tu oczywiście też nie przejdziemy. No cóż, to tylko winda nam zostaje. O.
Tylko winda nam zostaje. Czyli zjeżdżamy w dół. O masz. No zjechaliśmy. A, już tutaj interakcja nie działa, czyli ja muszę tu już wyjść. Nie mam innej możliwości. No dobrze. Dzwonek jakiś. Znowu słyszę jakieś szepty w tle. Ciche to ciche, ale coś słychać. Tu są bagaże, do których nie mamy dostępu. Tutaj to sama sytuacja. Tam jakieś drzwi są, ale niestety nie możemy do nich dojść. Widać, że jakaś interakcja by była. No nic, mówi się trudno. Coś trzasnęło gdzieś. Tutaj są drzwi. Ja sobie będę może trochę podbiegał, co by zaoszczędzić na czasie. Nie wiem, czy to słuszne rozwiązanie na statku, na którym straszy, no ale powiedzmy. Zamknięte. Co to skrzypi? A, ten statek się przechyla. Tu jest za kratą te walizy, też nie mamy tam wjazdu. O, tu możemy wejść, fajnie. Tu czyjaś kajuta. Ubrania. Nie mamy żadnej interakcji. To jest kajuta jakiejś kobiety. Jak się domyślam po strojach. Zobaczmy, co tam jest. O, jest fragmencik. Górna część strony oderwana. Reżyser podjął bezprecedensową decyzję, że nakręci swój kolejny film na pokładzie liniowca transatlantyckiego. Fabuła wciąż owiana jest tajemnicą, ale nasze zaufane źródła donoszą, że główną rolę zagra prawdziwa gwiazda. Nazwisko nieczytelne. Wybór być może oczywisty, zważywszy na oszałamiającą karierę gwiazdy i liczne role, które zachwyciły krytyków. Wygląda na to, że reżyser nie przejął się niepokojącymi plotkami na temat zawirowania w życiu osobistym artysty. No dobrze. Czy coś więcej tu możemy zrobić? Czy nic więcej tu nie możemy zrobić? Chyba nic więcej tu nie możemy zrobić. Obraz jakiś nieczytelny. Tu żadnej możliwości zrobienia czegokolwiek. Możemy tylko szafę przymknąć i nic więcej. No dobrze. To przymknijmy szafę w takim razie i chodźmy dalej. Tu jakiś zawór jest. Nie wiem, do czego interakcji brak. Tu jest za to możliwość wejścia. No to idziemy. O, zamknęło się i oczywiście nie wrócimy, tak? No, jakbym nie zgadł. No dobra, gazety nie możemy sobie podjąć. Tu na razie jeszcze wchodzić nie będziemy. Najpierw obejrzymy to pomieszczenie. Okej, żarówka taka dziwna, ozdobna, ale tu coś jest, co możemy sobie przeczytać. Od Biuro Bezpieczeństwa do starszy oficer ochrony. Nowe wytyczne wchodzą w życie z początkiem przyszłego tygodnia. Spółka czyni pana odpowiedzialnym za ich egzekwowanie. Proszę uprzedzić wszystkich strażników, że wkrótce otrzymają szczegółowe instrukcje. Jak panu wiadomo, mieliśmy już do czynienia z przypadkami wtargnięcia na pokład osób niepożądanych. Cóż takiego nie może się więcej... Coś takiego nie może się więcej powtórzyć. Innymi słowy, żadnych pasażerów na gapę. No tak. Czyli ktoś tam się próbował dostać bez biletu. Tu nie ma więcej nic, to jest nieotwieralne. O, patrzcie, z tej rury się woda. O, mamy tu jakiś klucz. Dobra, bierzemy. Wentylator. Jakby komuś było gorąco. A, wyłączymy. Tutaj nie wiem, co to jest. Do kuferka dojścia nie ma niestety.
No dobrze, no to cóż, to by było chyba tyle, no bo co ja więcej tu mogę zrobić? Więc muszę to zamknąć, bo mi przeszkadza w przejściu. To żeśmy czytali. No ale co, no to już mogę tylko wyjść w tym momencie, a to jest zamknięte. No czekajcie, no to co ja mogę tu... Aha, tutaj mogłem przejść, tak. Tym kluczem otwieram drzwi i wychodzę dalej sobie, no to pięknie. Naciśnij kontrol, aby kucnąć. Oho. Czyli muszę przejść pod tą deską. Tego nie mogę wziąć. Żeby to dokręcić, ten zawór. No niestety. O. To nam mignęło coś tutaj, zauważyłem. O, widzicie? Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured. All that nonsense. Huh. No tak, zamknięte. Zamknięte. No dobrze. Jakieś fajki. O kurczę, jakieś szczury znowuż. Szczury tak jak w poprzednim odcinku. Widzę, że chyba są. Zobaczmy, co tu jest. Składowisko jakichś rzeczy, pasażerów. Tam dalej nie bardzo wiadomo co. Tu nam żarówka miga. Dobra, schodzimy niżej. To jedyna droga chyba nasza. O, tu jakiś kuferek, który można, widzę, otworzyć już. Jak to, nie mogę kuferka otworzyć? Co jest grane? Jakieś wejście jest. O, patrzcie, jaki sprzęt. Ho. Słuchawki. O! No, już dotknąłem i się zepsuło, tak? Czyli można nadawać sobie alfabetem Morsa. Jeżeli ktoś zna... Co ja nadałem? Wie ktoś? Co to za znak? Odpowiedź proszę w komentarzach. Trochę nierówno mi wyszło, ale chyba wiadomo, o co chodzi. Było, mam nadzieję, to czytelne. Tylko co ja tu mogę zrobić jeszcze? Patrzcie więcej. Oprócz nadawania telegrafią. Ho. W komentarzach proszę piszcie, co ja nadałem. Jaki to był komunikat? Jeśli oczywiście wiecie. O. A tam co jest? Nie wiadomo, co tam jest. Tu drzwi mamy jakieś. Ho. Kolejne jakieś pomieszczenie. Nic tu więcej zrobić chyba się nie da. Nie ma też tu nic do wzięcia. Jak widzimy, tu jest, są jedne drzwi, ale zaraz tam dojdziemy. Najpierw tutaj zwiedźmy. Co by się nie pogubić. A tu
tu możemy otworzyć, dobrze. O! To wzięliśmy sobie, nie wiem co to było. No, jak ja mogę to teraz zamknąć, tą szufladę? O! Jakieś ciężkie tu sterowanie jest, po prostu trzeba się dokładnie nacelować, żeby cokolwiek otworzyć. No ale okej. Tu nic więcej nie zdziałamy, wychodzimy. No i cóż, idziemy dalej, tak? A czekajcie, tam były jeszcze jakieś drzwi, czy mi się wydawało? Nie, tu już więcej nie było. Bo już zaczynam się gubić w tych pomieszczeniach. Tam jest coś otwarte, ale na razie sobie tu zerknijmy. Tu jest jakaś kolejna kajuta. O! Występ wszechczasów. Aktorstwo to prawdziwe jest jak... Aktorstwo to prawdziwe jest jak granie z ogniem. Potrzeba nie lada odwagi, żeby wyzbyć się świadomości własnego ja i nie tylko odgrywać rolę, ale naprawdę stać się postacią. Tylko nielicznych stać na taką odwagę. A jednak zdarzają się takie przypadki. Wczoraj wieczorem w Majestic Theater dane mi było obejrzeć to rzadkie zjawisko. Moi czytelnicy dobrze wiedzą, że nie rzucam słów na wiatr i rzadko komukolwiek schlebiam. Mimo to przyznaję, gwiazda wieczoru rzuciła mnie na kolana. Aktorstwo w wykonaniu, nazwisko nieczytelne, zdawało się wykraczać poza możliwości zwykłych śmiertelników. Wyglądało to jakby osoba, która weszła na scenę, całkowicie zatraciła własną jaźń, całkowicie oddając się odgrywanej postaci. No okej. Czy tu jeszcze coś możemy? Możemy. W środku już nie ma żadnej interakcji, tu nic zrobić się nie da. No dobrze, no to skoro tyle, to tyle. Tu mamy drzwi otwarte. O! No to ja podchodzę, a tu mi ktoś drzwi zamyka przed nosem. No nieładnie. Naprawdę nieładnie. O proszę. Kolejna restauracja. Ładnie nakryte do stołu. Tu jakieś drzwi, ale do tego zaraz dojdziemy. Czy tu mogę coś zrobić? Chyba nic. Chyba tu nie ma żadnej... A nie, jest jakiś liścik. Czy nie mogę bliżej tego stołu podejść? Dziwne to trochę. Drogi towarzyszu podróży, wybacz bezpośredniość, ale gdy tylko usłyszałam, że płyniemy tym samym statkiem, pokusa okazała się zbyt silna. Chcę tylko wyrazić podziw wobec twojego talentu. Nawet najkrótszy z twoich występów przemawia do mnie jak żaden inny. To, że wielbię twój talent, to za mało powiedziane. Marzę o poznaniu cię osobiście. Jeśli możesz uświetnić ten kawałek papieru swoim autografem, będzie to dla mnie największy skarb. Niezależnie od twoich odpowiedzi, zawsze będę cię podziwiać. Twoja oddana wielbicielka. Czyli tutaj ktoś miał siedzieć, kto... odgrywa. Czekajcie, tutaj mogę wejść, czy jeszcze gdzieś mogę wejść? To zamknięte. I tam oczywiście się nie cofnę. No dobrze. Czyli mamy do wyboru, bo ja tak patrzę, jakie są możliwości dalszej rozgrywki. Czyli tak naprawdę gra nam wskazuje jedyną możliwą drogę, którą musimy przejść. Nie da się dokonać jakiegoś własnego chyba wyboru. Z tego, co widać. A coś to tak dziwnie gra. Słyszycie to? Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets them on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Huh. Tu jakiś wazon. Nie możemy tego wazonu podnieść. No, buja tym statkiem i dlatego on prawdopodobnie spadł.
Co? So what if the guy's a little nuts? He's a director. It comes with the job. I mean, what's he gonna do? Kill ya? Dziwne. Kolejne pomieszczenie, kolejny wazon. Dokładnie taki sam układ. Ciekawe, co będzie tu. Pomieszczenie równie podobne, ale wazon już stoi tym razem na miejscu. A to co? O, no to ładnie zrobiłem teraz. Ciekawe, czy każą mi odkupować. Jakieś czarne światło ta lampka wydaje z siebie. Dziwna sprawa. Tajemnicza. Tu nie widać źródła, ale widać światło z kolei. Być może stamtąd się odbija. No nic. Tutaj chyba też nic nie jesteśmy w stanie zrobić, nie. No to dobrze. Idziemy dalej. Skoro gra nas tak prowadzi. O kurczę. Jakieś stoliki, jakieś coś. Tu mamy szufladę, którą możemy wejść w interakcję. Oczywiście w szufladzie coś jest. Od Biuro Ochrony Icarus Transatlantic do wszyscy oficerowie. Większość z was zapewne już wie, że na pokładzie naszego statku kręcone będą zdjęcia do hollywoodzkiego filmu. Przesyłamy szczegółowe instrukcje, które pokłady mają być zamknięte dla zwyczajnych pasażerów. Pod żadnym pozorem nie wolno zakłócać pracy ekipy filmowej. Aha, czyli te kraty, które tam były, najprawdopodobniej to są te zamknięte sektory przeznaczone wyłącznie dla ekipy filmowej. Tu jest coś ciemno. Ja tu nic nie widzę. A, samo się włączyło, no dobra. Tu jest ciemno. Jak nie powiem gdzie. Czyli co, mamy globus, którym można zakręcić. O. Zapaliły nam się światła przy drzwiach, więc zawsze jest wyjście. No tylko gdzie? A tam. Zmyłka. Taktyczna zmyłka. No dobra. No, co tu, come on. Co ja mam tu zrobić, żeby się stąd wydostać? O, masz! Co to było? Deszcz pada i to... O! Ładnie zrobiłem teraz, nie ma co. Rozpierdzieliłem globus. No dobrze, chodźmy dalej. Wielu próbowało stać się częścią mojego największego dzieła, tak jakby kiedykolwiek był jakiś wybór. Tylko jedna osoba może ożywić tę postać. Tylko jedna osoba jest w takim stopniu zniszczona, że będzie w stanie ją zbudować. Ciekawe. Tu nie ma więcej nic. No to idziemy. O, kamera pojechała sobie, ale sama kamera pojechała. Bez operatora. Tutaj coś mamy. Oho, no taki obrazek. Namalowany przez dziecko najprawdopodobniej. Tu krata otwarta. Tu kłódka szyfrowa. Kolejny obrazek.
O, tu klatka jakaś. Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison before we rot. Okej. Okay. O! Uciekła klatka. Kurde. O, masz. Zawaliło się. Pięć, jeden, siedem. Na kominie. No to ustawiamy. Pięć. Chyba tak. Jeden. Siedem. Bingo. Idziemy dalej. Are we really going? Lily, I'm... That's Captain Baines to you, Mr. Hardy. Remember the name, quartermaster, or I'll have you walk the plank. Tu jakaś garderoba, patrzcie. Lampa. O! Czyli możemy sobie za darmo urządzić karuzelę. Bardzo podobny podest jest w restauracji Arka w Kołobrzegu. Jakby ktoś chciał pokręcić się ze stolikiem właśnie w ten sposób, to można. Piękny widok, bo to jest dosyć wysoko. Nie wiem, które to piętro, 10 albo jeszcze wyżej. Więc no, efekt niesamowity. Tu jest dźwignia. Aha, czyli możemy dostosować sobie tak naprawdę prędkość kręcenia się do poziomu muzyki. A, i możemy, patrzcie, tu jest jakaś sofa, kanapa, nie wiem, którą trzeba zrzucić prawdopodobnie w to miejsce. Dobrze. Spróbujmy w takim to układzie. Gdzie jest to miejsce? A, minęło już, czyli za tym stolikiem to będzie się kręciło w tą stronę, czyli będzie to przed stolikiem, a natomiast za stolikiem, na którym ktoś ten siedzi, jakiś manekin chyba. Czyli w momencie, kiedy to podjeżdża, to musimy to wdusić i wtedy to spadnie. No dobrze, to obserwujmy w takim tu układzie. Zaczekajmy chwilę, niech to dojedzie. Nie będę przyspieszał tempa, bo mogę nie pocelować. A jak wolno się kręci, to jest duża szansa, że jednak trafimy, tak? O, widzicie? Już dojeżdżamy. Powoli. No. No i już. Nie? O, ciutko za wcześnie ustawiłem, ale potem za drugim razem zrobiłem już dobrze. Co tu na tej sofie jest? Nic nie ma, pusto. Zobaczmy, co jest jeszcze tutaj. W sumie tutaj nic nie ma więcej. O, tutaj jest coś. Kucnąć można i przejść? Można. O, tu znowuż coś jest kręcącego się. O, tu coś mamy. Memories of you. They've been haunting me. And yet you cling to them. Because without me, you have nothing. No dobra, obraz żeśmy wzięli. Już mamy jakieś dwa przedmioty w ekwipunku. Tutaj z tymi manekinami nic więcej nie zrobimy. Dobra, chodźmy tędy. Aha, czyli jesteśmy po drugiej stronie tej garderoby, która tam była, która nam zasłaniała przejście. Teraz rozumiem. No dobra, idziemy dalej w takim układzie. O, i tutaj mamy strzałki, patrzcie.
Spróbujmy... Aha, czyli tutaj nie możemy nic zrobić, bo mamy zostawione bagażami. No dobra, to idziemy teraz tędy w takim to układzie. Tu się coś pali. Czy możemy jakoś to ugasić? Pytanie. Tu jest jakaś linka. Nic z tym chyba nie zrobimy. No dobrze, jak nic nie zrobimy, to idziemy do przodu. I tak, na prawo lub na lewo. Na prawo nie można, na lewo nie można, no to fajnie. A to co było? Może ktoś tej linii nie widzę. Zaktualizował. A tu co to, jakaś stop klatka? Dym w jakiś taki nieruchomy. O, woda cieknie. No ładnie, nie no. Tu nic nie mogę zrobić. Tu też nic nie mogę zrobić. No i tu też nic nie mogę przejść. No dobra, no to jeżeli tu nie mogę, to może gdzie indziej będzie możliwość. O, tu się teraz otworzyło z kolei. Co to leży? Papierochy jakieś. I'm back, Mahardy. Scouted out the whole area. Looks like there's a trail we can follow. A trail? Aye. Left by fellow pirates, no doubt. To lead us to a safe harbor. Papierosów nie bierzemy, tak? No dobrze, faktycznie palenie szkodzi zdrowiu, więc niech sobie tam leżą. Patrzcie. Tutaj prowadzi nas to w tą stronę. Tutaj nie. No to jeżeli nie tu, to gdzie? Tu mamy X. No ale co mam zrobić? Muszę tu wejść, bo inaczej nie przejdę dalej chyba. Tu jest też czyjaś kajuta. Oraz jakiś dokument, kartka. Czas i czynność, 22.05, koniec przerwy, 22.30, ostatni serwisant schodzi na ląd po trapie z pokładu E na rufie. 23. Patrol nabrzeża wzdłuż statku. 23.27. Patrol przy placu załadunkowym. Zauważyłem cień. Małe, pewnie dziecko. Próbowałem je dogonić, ale nikogo nie znalazłem. Wpis zakreślony na czerwono. 24. Koniec wachty. O, tutaj coś jest. To jakaś puszka po czymś, herbata może? Nie bardzo widzę, co tu pisze, dwójka. Tak jakby puszka z herbatą, ale nie wiem, co tu jest w środku. Ciężko powiedzieć, ale wzięliśmy to, widzę. No to dobrze. Znaczy dobrze, no nie wiem, czy dobrze. Tak gra nas pokierowała, nie było innej możliwości, no to... Przyjęliśmy to do ekwipunku. Co zrobić? O, patrzcie, tutaj coś jest. There she is, Mr. Hardy. The fastest vessel ever built. Ready to set sail for the land of the flame. Na początku myślałem, że to baseball. I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard. Quietly. Na początku, słuchajcie, myślałem, że to jest baseball, naprawdę. To zamknięte. Nie zamknięte? To nie było kłódki. A można, no nie można jednak wejść, bo zostawione jest, zagracone. Dobra, idziemy tędy tym pseudo mostem. O, ja co tutaj dalej mam robić? Tu nie przejdziemy, tu nie przejdziemy, jakieś liny. Dobrze. O, jesteśmy, nie wiem gdzie. Jakiś plan filmowy chyba. Patrzcie. Mogę tu wejść. Czyli na statku jest plan filmowy, w którym jest też statek. No niesamowita sprawa. Zamknięte. Jeszcze zobaczymy, co tu jest. Wszędzie reflektory. Patrzcie, jak to fajnie jest zrobione.
Tu możemy zakręcić. O! Coś to się dzieje. Wszystko ożyło, widzicie, jak fajnie zrobione? Jesteśmy w prawdziwym teatrze, słuchajcie. Czy był ktoś w prawdziwym teatrze za kulisami? Kiedykolwiek? Napiszcie proszę w komentarzu, czy byliście kiedykolwiek za kulisami w teatrze? Ale magia. A, chyba nie w tą stronę. Nie wiem, czy to ma znaczenie. Wystrzelić z armaty możemy, czy nie? Chyba nie. A z tym manekinem też nic nie możemy, żadnej interakcji. A, tu mamy zamknięte. No fajny klimacik. A, nie mogę zejść. No tak, bo płynę. Dobre. Tu leży ktoś. Ale tu mogę zejść na dół. No to schodzimy. Chyba muszę kucnąć. O, rozpierdzieliłem, ładnie. A nie, mogę wyjść jeszcze, dobrze. Ale zwiedźmy najpierw może tą część. O, proszę. Avast, Mr. Hardy. Too many of them scurvy dogs to take head on. Lily, I want to go home. Quartermaster, steel yourself. Be your heart soaked in doubt, or be there a fire burning within. No, fajne rekwizyty, nie powiem. Tutaj też coś mamy. Klucz. Wzięliśmy klucz. Tutaj mamy jakiś puchar, ale nie ma żadnej interakcji z tym pucharem. Ojejku, coś to się tak trzęsie. Nie wiem. Tu przejść dalej nie mogę, bo te sprzęty zagradzają beczki, nie beczki. No dobra, ale skoro tu jesteśmy, a tu mamy jakieś schody, no to wychodzimy, tak? O, patrzcie, jak się zmieniło, jak byliśmy na dole. Mamy zachód słońca, albo wschód, nie wiem. Czyli co, na górę teraz mamy iść jeszcze, tak? Tutaj musimy stanąć i tu zadzwonić. O! No i wszystko się wyłączyło. I co teraz? No fajnie, to podoba mi się. Stanijmy normalnie może. Zakręćmy. Coś jeszcze się zadzieje, czy nic? Chyba nic. No tak. A, tu już zamknięte. Tu też zamknięte. Co ja mogę zrobić tutaj? Tam się gdzieś da przejść, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. No cóż, no to idziemy tutaj. O! Tu też zamknięte. No dziwna sprawa, tajemnicza, powiem wam. Tam wejść nie mogę. Tu zamknięte. Tu zamknięte. Tu możemy sobie zadzwonić tylko. I tu możemy sobie zakręcić tylko. I nic więcej. Fale przestały buzować.
to zrobić, żeby tam się dalej gdzieś przedostać? Się zastanawiam. A, mogę się przedostać, dobrze. Już się obawiałem, że tam nie ma przejścia. Tu jest jakiś... Dalej drzwi są, dobrze, chodźmy tutaj. O, a co tu się dzieje z obrazem? Jakieś dziwne coś, kolory straciło. Wracam się, boję się tutaj. A, już nie mogę się wrócić, wiadomo. Boję się tutaj. No i gdzie mam pójść dalej? Tutaj przejść mam? Aha, mogę tutaj przejść, no dobrze. Wentylator, wyłączmy go, bo on szumi. Niepotrzebnie. No ładnie tutaj jest, chociaż wszystko czarno-białe, no. Przeczytajmy. Wywój synowie stolarka luksusowa, wykonanie na zamówienie. Jedna solidna drewniana skrzynia zrobiona w całości ze starego dębu z ciężkim żelaznym okuciem, skórzanymi pasami i uchwytami po bokach, wystarczająco duża, by pomieścić dorosłego człowieka. Mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z naszego produktu. Też mam nadzieję, że będą zadowoleni. Radio się uaktywniło. O! No, mamy w tym momencie kolejny rebus jakiś, nie wiem. Bądź gotów zawrócić, aha. Czyli musimy się przygotować na powrót. Chyba tymi samymi drzwiami, z tego co się domyślam. A nie, tutaj coś jest jeszcze. Tu oczywiście zamknięte, ciemno jak nie powiem gdzie. No cóż, skieruje nas z powrotem w takim to układzie. No dobrze, no to skoro nas tam kieruje, to wracamy. Czyli możemy zawrócić. Musieliśmy po prostu zwiedzić tamto pomieszczenie i możemy zawrócić. No dobrze. To jakiś punkt jest. Ale wszystko jest na razie na czarno-biało. To mnie trochę niepokoi. O, tutaj mamy coś. A, to jest przewijarka do filmów, patrzcie. To jest przewijarka, którą możemy filmy przewijać. To jest do cięcia taśmy. Chyba. Albo nie. Nie, to jest wyłącznik prądu. Bank. O, ciekawe. Tu nie mamy żadnej taśmy. Tu też nie ma żadnej interakcji. No dobrze, zobaczmy co jest tutaj za tymi drzwiami. Oj, ciemno, ciemno, ciemno. No, idźmy tam, gdzie nas prowadzi znak. Na podłodze. Tu ciemność jakaś. Shiftowy biec. O! Co to się stało? A, zabiło nas coś. Zabiło nas coś. Czyli możemy się poruszać, słuchajcie, tylko i wyłącznie po tym promieniu światła. A? No fajnie. No wybraliśmy w sumie przecież opcję tylko i wyłącznie. A, za szybko. No tak. Muszę dokładnie w tym naświetlonym kręgu stanąć.
tutaj co więcej nic nie jestem w stanie zrobić. Cofać się do tyłu nie ma sensu. No nie ma sensu. No cóż, ustaliliśmy na razie po wielu próbach, że promień światła nas zabija, czyli ten snop światła z reflektora jest dla nas zabójczy. Musimy się cały czas utrzymywać w, no po prostu w mroku, w cieniu. Więc o, idziemy tędy. Tu musimy chwilę zaczekać. Dobra. Tutaj. Tu musimy chwilę poczekać. I szybko tędy. Dobra. Tutaj musimy uważać, bo coś może tu się... Ha. Ale co tu mamy zrobić? Patrzcie. Jaki motyw. A nie, tutaj wszystko jest ok. Ja się bałem tu wejść, że mnie oświetli i po prostu stracę życie. Natomiast tu widzę jakiś jest rebus. A mianowicie labirynt. Ha. Chyba tu się cofamy. Tak, żeśmy weszli do, przyszli do wyjścia. No to idźmy sobie tędy. Naokoło. I tu w prawo. Ha. Możemy stanąć. Tu się otwiera to. Ale zobaczmy, co jest jeszcze tutaj. Bo tu coś jest jeszcze. Aha. 10 w prawo, 80 w lewo, 40 w prawo. Zaczynamy w prawo. 10, 80, 40. No dobra. Już wiemy, o co chodzi. A gdzie tu jest licznik? Powinny być jakieś cyfry. Raz. Ale jak to liczyć? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I co, 80 w lewo? Dobra. Mam nadzieję, że dobrze wyliczyłem, ale chyba tak, bo się to otworzyło. Natomiast robiłem to na czuja przecież. A, tu jest 10, 80, 40. Dobrze. Kucnijmy sobie, żeby było łatwiej. Czyli 10 w prawo. To można. Dziesięć w prawo. 80 w lewo. I 40 w prawo. Wow, pięknie. Bałem się, że się pomyliłem albo niedokładnie coś zrobiłem, ale okazuje się, że wszystko jest okej. In the land we've seen behind shut eyes, the one of bright shores caressed by tide, where there's no pain, no fear, no fury, no lies. There we shall stand tall, our hearts full of pride. If your dreams are bold and by no man bound, if your soul is strong, unlike any other, able to build walls or tear to the ground, then yours is this world, my little brother. Czyli tak.
Gdzie my się znajdujemy teraz? Nie możemy tego wziąć. Byliśmy przy sejfie. A tu jest strasznie ciemno teraz. Czyli jesteśmy w jakiejś jaskini. No dobrze, słuchajcie, proponuję w tym miejscu zakończyć nasz odcinek, ponieważ jest już on i tak dosyć długi. To tyle by było w drugiej części pierwszego odcinka naszej rozgrywki, naszego horroru. Powiedzcie proszę w komentarzach, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, no i oczywiście, co było nadawane telegrafią. To tyle ode mnie na tą chwilę. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. No i do spotkania w kolejnej rozgrywce. Trzymajcie się. Cześć.